Patrz, jaki fajny, ty, no to trzeba posprzątać wszystko. Kto to tak rozpieprzył? A ja wiem. Jakieś części, nie wiem, z Pewexu. Czy co? Ty, o, dzwoni coś. Ty, coś dzwoni. O, wszystko. Halo? Siedziła po mózgu, tu słucham. Takie coś? A skąd pan jest? Usraniec. A tu niedaleko chyba. To dzielnica jakaś. Ile no... 200 mogę dać. Dobra, to będziemy za... Dopiję jabola i wyruszamy. To za godzinę będziemy. Dobra. Już jeden. Ty, musimy jechać. Gośćmy jakiegoś, nie wiem, pucza niemieckiego czy coś. Pucz? Co to jest pucz? No, jakiś pucz taki, nie, na pedały. Tam w Usrańcu, tam niedaleko. No wiem, gdzie wiem. To co, ja jadę, nie? Da. No. Dobra, no to jak widzieliście przed chwilą, przywieźliśmy właśnie... Pucza. Według właściciela to się nazywa pucz. Puch. Nie wiem, czym jak to czytać. To jest produkcji austriackiej albo niemieckiej. Austro-węgierskiej. No. I w sumie ja z nim trochę przy nim zrobiłem. Ustawiłem przerywacz, bo była mała przerwa za bardzo. Tam puknąłem młotkiem, jest ok. Także iskrę ma elegancką. I co? I tu troszkę pociągnąłem linkę, żeby trzeba go odpalić, nie? Że te takie, nie wiem, to takie jest. To trzeba wcisnąć, żeby odpalić silnik po prostu. Ten kompresor. Wciskasz to, to teraz kręcisz silnikiem, nie? No. Co, no tu jest taki, widzicie, no stan jest taki nie najgorszy. Okej. Okay. Pomalowany jest brzydko. Co nie typowy ma zbiornik w ramie. Także nie wiem, czy to będzie działać w sumie, bo tam w środku jest tak pół na pół. Może będzie ok. Jest magulą. Tu trochę odpada, to się przylepi. No. Ale... Czekaj. Tu jest tabliczka. Tak. I rocznik tu jest... 8.6? Możliwe. 8.3. To i tak. Myślałem, że jest starszy. Także tak to wygląda i teraz będziemy wyjmować gaźnik, żeby go wyczyścić, bo paliwo nie schudło. Że rozkręcamy tego dziada. Pucza. I w ogóle tutaj hamulce są w rękach. Tu jest przedni. Jest żyleta. Ten jest trochę gorszy. Ale to jest handbrake, nie? No. Więc myślę, że można na Willy go tak. A ty tak lepsze. I ogólnie jak tak, nie wciskać niczego, to może jechać jak rowerem. O. No. A to i tak lepsze niż babetta, co nie ma w ogóle hamulca. No, chyba nie działał w babetce hamulec. To dobra, to co, rozkręcamy, nie? No jak... Tak. No. Musimy wyjąć pokrywę boczną. Tu mamy wid powietrza. Wow, gdzie ta ruła idzie, ty? Gaźnik produkcji Bing. Czyli dość ceniona marka. Z Bing? Bing? Z Bing? No. Gaźnik zastany pewnie. Zagalagierzony. No. Jak myślisz, będzie to jeździć? Będzie chodzić tak na kółko, że... Sprawia dobre wrażenie. No. Nie powiem, że nie. No, malutki. Fajny. No. Taki szybki do czyszczenia się wydaje. No. A pewnie nie będzie. Pewnie nie. Pewnie będzie 38 tysięcy elementów. I 3 dysze. No to jak widzicie, gaźnik jest dość... No jest dość. Pewien pan nam coś powiedział, jaki jest gaźnik. Gaźnik już zajebany, paliwo nie dochodzi, kurwa. No, to gaźnik właśnie taki jest. No spróbujemy to wyczyścić, tu też jest nieźle. Ale nie ma dużo elementów do czyszczenia, więc w sumie spoko. To wrócimy, jak będzie już to przyczyszczone. Właśnie uszczelkę musimy dorobić do korpusu takiego. To jest uszczelka z KTM, ale C4 z pompy wody. Będzie pasować. Idealnie pasuje tutaj. Jak widnie łapie, bo za bardzo dużo uszczelka jest. Nie wiem, ale tu tak jest taki rant w środku, także ja to tak skręcę i tak zostawimy. Montaż, nie? Jest. Już. Bręczkę muszę kupić. Ostatnie dociągnięcia przed odpalaniem. Tak, jeszcze trzeba wejść do gaźnika i palimy tą bestię. A gumi będzie pasował? W gumi tak. Polska firma. Tankowanie do gaźnika. Wtrysk bezpośredni to się nazywa. Mhm. Minus czarnego wężyka jest taki, że nie widać, ile jest zatankowane już. No, przelewa się. Przelewa się? Mhm. Z tej strony. Pompko.
zabrał coś. O, czekaj, może piknę to. Ty działa. On odpalił. No. No to jak widzieliście, odpalił. Idziemy teraz zrobić test jazdy. Wyprowadzamy dziada. A jak będzie dobrze jeździł, to może się nim przejedziemy. No. Dobra, to w sumie okazało się, że całkiem dobrze to jeździ. Pobyczyłem u gaźnika. Miał chwilę zachwiania. Jeszcze się wypieprzyłem na nim, o. Rany odniosłem. I powstał na drugi dzień i jak na razie jeździ bez problemu. No. I to całkiem przyjemnie. Całkiem nieźle. I znalazłem dane tego wehikułu. Proszę Państwa, 40 kg masy własnej, 1,5 konia mechanicznego mocy. Aha. To są zawrotne wartości. Vmax 40,2 km na godzinę. I on szybko osiąga Vmax. Tak. I może niektórzy nie wiedzą, jak się tym w ogóle, jak to w ogóle odpalić. Otóż bardzo proste, bo trzeba się przełączyć tutaj kranik na otwarty. Mhm. Czyli tak. Albo tak, na rezerwę. Potem tu mamy ssanie. To jest do góry wyciągnięte, to nie ma ssania. A jak wciśniemy, to jest ssanie. Ogólnie jak zacznie silnik chodzić i damy gazu, to ona się samo wysunie. No i potem normalnie siadamy, pedałujemy. Wciskamy tą dźwigienkę, żeby jakby załączyć przekaz motora. To jest, proszę pana, przekaz. Ty na silnik. Jak to nazwałeś? Dekompresor? Dekompresator. I potem puszczamy i tylko gazem jedzie. No i tu mamy tylny, a tu mamy przedni hamulec. No i tak się go gasi, a tak są światła. I ma lampę działającą. Ma lampę, tyłu musimy jeszcze dokoptować, ale przednia działa. No także naprawdę spoko motorek, jest bardzo cichy. No. Jakby takie tuningi zrobić, to kurde nie wiem. Nie wiem co jedzie lepiej, romet jakiś czy to. No na pewno lepiej odpala. Na pewno lepiej odpala i słuchajcie, to jest w końcu pierwszy sprzęt, bo mieliśmy tam dziesiątki jakichś tam rometów, jawek. I nic nie chciało jeździć, no. A ten tylko gaźnik wyczyściliśmy i bez problemu daje radę. Moment, zapaliłeś szybko, no, ty, nie? A tamta cała reszta to takie gówno. Wymienialiśmy się cewek, kondensatorów, gaźników, tam ustawianie zapłonu, regulacja gaźnika, simmeringi. I tak to nie chciało jeździć te romety, a tu nic. Austriacki sprzęt? Austriacki, na tablicy jest Austria, no 83 rocznik tak w ogóle. Także nagramy zaraz kilka jakichś przelotów, może trochę stuntu. Tak, na koło też idzie wściekle. A potem lecimy w hard enduro. Upalamy. Wszystko jest na... Wszystko jest kręcone. Wszystko. Tak. Odpowiedni ubiór na moto, jesteśmy na zamkniętym odcinku drogi. Sprzęt to jest ma OC, AC, MWW, FIA, FBI. Wszystkie ubezpieczenia, atesty, FIA. Tak. No i to jest kaskader. I niemieckie papiery. I to jest kaskader, który ma też papiery z Hollywoodu. Tak. 4 certyfikaty ma. I 5 fakultetów. Już odpala sprzęta. Oczywiście tu chodzi dużo ludzi i nie ma nigdy wolnej chwili. Nie, jest wolna chwila, ale jak nas tu nie ma. Jak tylko tu przyjedziesz, to jest... Zresztą to jest zamknięty odcinek drogi. Prawda, chodzić. Nie wiem, co oni tu robią. Dobra. Proszę to odpalić, ale... O! Czy on odpali do tej linii na przykład? Jakbyś, czy on tak da radę odpalić do tej linii? No nie wiem. No spróbuj to. Już? No, dawaj. No coś tak, raz tak lepiej, ili jedzie raz gorzej. Coś z tym gazem nie tak, ale ogólnie spoko. Ej się...
O, trago zmuliło na przykład. Oczywiście ruch jak w Warszawie się zrobił. Jak jeździmy. Jak się mu tak nadał gazu na maksa, to tego czasem mu zmuli, ale nie wiem od czego to zależy w sumie. Ja już grzeję sprzęta, będziemy robić podjazd. Ten wielki tam, o. Trzeba wziąć duży rozpęd przede wszystkim. I dobra, lecimy. Gogle. Robi podjazd. Zdech w połowie drogi, ty. Nie podobał. Ale jest u góry. Jest u góry. Motor jest u góry, ja też. No. A podjazd, no nie jest jakiś mocny. Patrz jak zrył. No to fajny motocykl. Rower. Dawca. Oj, poszedł w las. I po chłopie. Dobra, komentarze, wnioski. Miał być hard enduro. Miał być taki upał, przejazd przez wodę, skok nad pociągiem, ale jak widać sprzęt jednak zawodzi. Nie chce jechać. Coś tak, no wiecie, odpali, przejedzie, z 5 minut pojeździ i gaśnie, albo nawet krócej. I gaśnie i nie da się tego uruchomić tak na stałe. Nie wiadomo co mu jest. No ale nieważne, no tak nie będziemy tego trzymać jakoś długo, nie? No jest to sprzęt, który pojeździł więcej niż Romety i tak dalej. Ale i tak jesteśmy zawiedzeni. Ale go wychwaliliśmy niepotrzebnie. Za dużo chwalenia właśnie, nie możecie chwalić. Tak było z Komarem. No. Komar też pojeździł i kaput. I tak jest też z tym. No. Także w sumie to by było na tyle w tym odcinku, bo już nie nagram nic więcej z tego mało egzemplarza. Jeszcze tylko detailing zrobimy, ale to już poza kamerą. Także co, myślę, że się mam nadzieję, że się podobało. Zapraszamy na Instagram, na TikToka ewentualnie, ale nie musisz tam chodzić, odradzamy.
No i do subskrypcji, do komentarza, dzwona, łapki w górę. No, może bądź być albo w dół. To nie, my nie mówimy. Ja nie mówię, nie każemy się musi podobać odcinek. To ma być ocena. Właśnie, a nie tam wymuszone błaganie. No i co, w sumie tyle i do zobaczenia w następnym odcinku, pewnie znowu za tydzień. No. I nara. Yo, Manny.